3 040 000 zł. To wysokość dofinansowania, jakie gmina Mstów pozyskała w ramach pierwszej edycji programu inwestycji strategicznych na przebudowę dróg gminnych w Wancerzowie. Dzięki zadaniu zmodernizowano ulice Modrzewiową, Sosnową i Klonową, które zyskały nawierzchnię z kostki brukowej, odwodnienie czy pionowe i poziome oznakowanie. To duże i niezwykle ważne zadanie, zrealizowane w obrębie drogi powiatowej relacji Mstów-Skrzydłów, stanowi jeden z najistotniejszych punktów listy zadań drogowych wykonanych w ostatnim czasie na drogach gminnych w Mstowie i okolicach. Drogi są bardzo ważnym elementem budżetu gminy co roku. Gmina Mstów się dość mocno rozwija, mamy coraz więcej nowych mieszkańców, a zatem też idą inwestycje w infrastrukturę, a przede wszystkim właśnie drogi gminne. Mamy ich około 100 km o nakładce asfaltowej, bitumicznej. Co roku staramy się modernizować, budować nowe odcinki. Wiadomo, nie da się tego zrobić w jednym roku, jest ich za dużo. Z tego samego źródła, co na drogi w Wancerzowie, gmina Mstów pozyskała wsparcie także dla modernizacji arterii łączącej Kłobukowice i Kuchary. Zadanie realizowane jest w formule Zaprojektuj i wybuduj. Obejmuje kompleksową przebudowę na odcinku ponad 2 km. Inwestycja jest obecnie realizowana, a jej zakończenie nastąpi jeszcze w tym roku. Była to bardzo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Jest bardzo potrzebna. Ta droga nie była remontowana od wielu, wielu lat. I myślę, że znacznie poprawi po prostu bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak i połączenie między Kłobukowicami a Kucharami. Nawierzchnia była popękana. Teraz droga będzie nowa, nowa nawierzchnia. Powstanie chodnik, który poprawi bezpieczeństwo i dla osób starszych, i dla osób młodszych, którzy będą tutaj chodziły, dzieciaki do szkoły. Kolejnym zadaniem związanym z poprawą infrastruktury dróg gminnych jest alternatywne, ponadkilometrowe połączenie Brzyszowa z Gąszczykiem, które może być wykorzystywane przez rolników jako droga dojazdowa do pól oraz innych mieszkańców jako malowniczy odcinek do spacerów czy jazdy na rowerze. Droga ta służy ludziom do jazdu do pól swoich, a także łączy drugą wieś Gąszczyk. Także była niezbędna ta droga i kiedy wznowiono granicę drogi gminnej, okazało się, że ona jest w innym miejscu. Należało to wyczyścić teren. To zrobiono w czynie społecznym, natomiast gmina swoimi staraniami z budżetu gminy zrobiono tą drogę, jak również zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Na liście gminnych arterii, które zmodernizowano w ostatnim czasie, znalazł się także ponad półkilometrowy odcinek drogi transportu rolnego w Mstowie. Po wykonaniu tej inwestycji powstało nowe, bezpośrednie połączenie o nawierzchni asfaltowej między miejscowościami Mstów i Małusy Wielkie. Wykonany odcinek przed inwestycją posiadał liczne wyboje, nierówności, które uniemożliwiały przejazd. Co ciekawe, jest to kolejny odcinek malowniczego szlaku Warowni Jurajskich.